Siema wszystkim, ja jestem Piechol, to jest Destiny, The Summoning Pit, to nas dzisiaj czeka w tym odcinku. Chyba ostatnia misja na Księżycu, a potem już Wenus, kurde. A z chęcią się przelecę zobaczyć, tam jest tak pięknie jak w mapkach do Crucible, czy jeszcze ładniej. No, zobaczymy, ale potrzebujemy trzech. Aha, czyli to jest ostatnia misja na Księżycu, faktycznie. Bo widzę, jest pewna prawidłowość, że ostatnia zawsze musi być rozgrywana w jakimś Fireteamie, więc mam nadzieję, że znajdzie mi jakiś Guardianów, którzy będą skorzy ze mną zagrać na Księżycu. Chociaż naprawdę na jego powierzchni zbyt wielu graczy, to ja kurde nie widziałem, może być z tym problem. Oby nie. Taką mam nadzieję. Dobra, jest jeden, jest i drugi, dobra. Mamy komplecik. 19 i 20 poziom, okej. No to powinno pójść nam prosto jak cholera, nie? Chyba, że ustawili harda. Albo dlatego, że jesteśmy w trójkę. W tak dobrych nastrojach i z tak wysokimi levelami, to no. Może być trudniej, ale zobaczymy. A hive abomination bred for unthinkable evil. We must pierce the veil of their summoning pits and destroy this creature before the hive unleash it upon us all. Okej, dobra, czyli rozwalić jakiś monstrum na końcu. Pff, czemu nie? Jak najbardziej jestem za. Mam ten kolej z lewej też ma fajny statek. Ale właśnie, były tylko dwa. Widziałem tylko dwa statki, a powinienem widzieć trzy. Dobra, są trzy. O, na szczęście. Uff, już się przestraszyłem. No dobra, witam panów, witam pana, witam pana, cześć, cześć i chodźmy. Well, this was your idea. Let's go find this abomination. O kurde, dobra. Szybko przybiegli akolici. No nie, no dobra, ale tak to... to ja mogę przebiegać przez nich wręcz. No patrzcie, oni nawet się nie przyjmują, po prostu lecą. Czyżby jakieś bounty tam poszło? Jakieś zadanie specjalne od gościa? Że trzeba przejść tą misję i zabić ostatnią bestię? To jest możliwe. Ale patrzcie, przecież oni lecą. Kurde. A ten koleś jeszcze jest tuż za mną, nie? Chyba właśnie się odbiłem od jego głowy, autentycznie w powietrzu. Ej. Taką umiejętność jakaś klasa ma? Przeskakiwanie? O kurde. Czemu nie Warlock? Myślałem, że Warlock będzie miał takie rzeczy. A tu się okazuje, że wcale nie. Że niekoniecznie. Moment. Fajnie, ale tutaj kurde czarnoksiężnik biega. Dobra, ale wysunąłem się na czoło peletonu. Nie jest źle. Nie jest w ogóle źle. Op. Kurczę, ale jednak biegnąc sprintem po ziemi człowiek porusza się szybciej. Dobra, kto? Aaa, ktoś był szybszy. No ale patrzcie, hełm z antenką, no. Też taki miałem. Podobny przynajmniej. Tutaj wszystko przeładowane na pewno. Sprawdźmy. Tak, wszystko jest. Więc pozostaje tylko czekać na kosmitów teraz. No ale może tutaj na górze. Będzie bezpieczniej. O kurde! Wiedziałem, że oni tutaj wskakują właśnie na górę. Tam na sam dobry początek. O, tam ale ich zapędzili. Czar samobójca, kurde. Dobrze, że nie eksplodował mu w twarz, bo troszeczkę kuku mógłby mu zrobić. A w sumie z drugiej strony, czy miałbym tutaj nie stanąć po prostu. No, o kurde, sporo ich. To może główki tylko i wyłącznie piechol, albo... Takie coś i delikatny revivik. W trakcie przeładowywania. No. Oczywiście dwie ostatnie kule w magazynku, no. Agi! It's reconfiguring. Hang tight. Dobra, czyli to była już pierwsza, tak? Pięknie, to jeszcze dwie. Może snajpą tutaj, faktycznie. Może kogoś się uda ustrzelić. Już tylko przeciwnicy. Tam są. Jeden. Drugi. No i trzeci zmarnowany. O, zielona kulka! Moja. Co prawda podejrzewam, że każdemu z Guardianów coś tam wyskoczy, albo po prostu wyskakuje tylko mi i oni tego w ogóle nie widzą. Bo raczej nikt się po takie rzeczy nie chapie. Nikt się nie rzuca po nie. Jak pies na kawałek kiełbachy. Po długim okresie niejedzenia. O, dobra. A tam na górze pojadasz, to już pomóc. Pewnie, że tak. Ej, ale wiesz co, dobije go. Albo on mnie. No na szczęście nie. No dole jesteś na górze, wiedźmo.
No kurde, zmarnowałem. No tam są dwie. No kurde, ja tutaj rzuciłem. Ale dobra, są też i rakiety. I'm starting to sense a pattern. Shouldn't be long. Jak dopiero? Widzisz jakiś wzór? No ej, no kurde, a w sumie. Sakować taki zamek, gdzie starczyłoby przestrzelić łańcuchy. No to musi być sztuka. W ogóle nie wiem, czy tam jest komputer w środku, goście. Może do tego tak ciężko idzie. No dobra, koniec tej gaduchy, bo tu rycerze idą. I nie tylko oni zresztą. Ej, dobra, pomoże ci jakoś mój granat, tak rzucony na przykład? Albo ten tral, który już jest martwy. Albo ten, albo ten, albo tamten. Aha, i to był twój super, powiadasz. Taki cios w ziemię, jak z niczym z mojego intra. O kurde. Dobra, jak podejdzie bliżej, to sprawdzę, jak się sprawują rakiety. Czy już przypadkiem nie jest bliżej? No póki co w dupę rycerza, jak trafisz, to ginie. Tyle już wiem. Oj, kolejny. Za blisko stałem, zdecydowanie za blisko. Zaraz byle jaki strzał mnie. Wow! Co to było? Drugi raz mi tu spadł! Drugi raz! Kurde, pod rząd, to przecież nie wierzę. Chyba, że użył jakiegoś glajdu dziwnego. Dobra. Rakiety są boskie. Godlike. Okej, ale już wszystkie trzy rozumiem, czyli można wejść, tak? I moje strzały w łańcuch tutaj w ogóle się nie przesłużyły, prawda? Tak podejrzewam. Cóż. Chodźmy. W ogóle ile do levelu mi brakuje? Troszeczkę mniej niż połowa. Zaraz 20 wpadnie, a to będzie... Podobno jest to level, który dużo zmienia w grze. Że można coraz więcej rzeczy robić, na przykład, nie wiem... kolory statku zmieniać, kolory ubioru. Takie tam, kurczę, wiecie, rzeczy zupełnie w sumie... Nie przekładające się na jakość rozgrywki, ale... Jednak fajnie, że są. No dobra, może masz rakietę? Pięknie, no starczy idealnie trafić i no... Rozczłonkowują się ciała, no. To się musi podobać, po prostu. No i tędy? Dobrze myślę, dobrze rozkminiam? Chyba tak, chyba dobrze, chyba dobrze. Ale cholera, żadnej skrzyneczki jeszcze nie było. Sounds like we're getting closer. Jakbym się nie rozglądał, bo w sumie się nie rozglądam. Oj, czyżby coś poważnego? Nie, no tam ma być ta kreatura, no to musi wyglądać poważnie i ciężko. I tak pewnie właśnie będzie. Tylko najpierw trzeba się tam dostać. Okej, za tymi drzwiami kolejne takie drzwi? Nie, no nie róbcie mi tego. Tak nie powinno być. Oj, wizard! No ale parę headów dosłownie. Tylko parę. Nie jakoś kilkanaście, ale parę headów już jest powinno. Po takim ciężkim czarodzieju, którego kiedyś nie mogłem rozwalić. Sam. Za nic. Znaczy nie, sorry. Mogłem. Zawsze mogłem. Ale było ciężko. A teraz... Może trawę? I tak się właśnie osłania, kurczę, tyłek. Kompanowi z Fireteam. Dwa trale na plecach to jest minimum ściągnięta tarcza, ale kolejny czarownik tylko. Choć nie tylko. Kurczę, już rozważałem trzaśnięcie superem, ale w sumie nie, jeszcze zaoszczędzę. Na troszkę, na chwilę. Tam? Nie, tam po prostu wlatuje statek. Już myślałem, że Wizard tam się schował. Ale nie. Dobra, moment, bo oni zaraz będą wyskakiwać stamtąd, no. Dlatego czekam na to, tylko na to czekam. Już chyba wyskoczyli. Co tam mamy? Knight? Po głowie go. No kurde, żaden z tych strzałów nie był akurat w łeb. Dobra, ale może... Nie, dobra, może lepiej nie. Albo... Kurde, kit! Trzeba korzystać, bo później szybciej się zapełnia, jak jest pusty. Inaczej, nie może się zapełniać w ogóle, kiedy jest pełen. Aha, leci na dwa force pushe, ewentualnie trzy. W sumie. No, kurde. Nie fajnie. Nie lubię tak spadać. Respawn dopiero za 25 sekund. No kurde, ludzie, jeżeli nie wytrzymacie tego i przez taką moją głupotę już nie dogram tej misji, ale będzie mi przykro. No dobra, zrespawnowałem się, ale niestety musiałem też odebrać pilnie telefon, więc troszeczkę zostałem z tyłu, a tu trale, kurde, na mnie czekają. Okej, to jest to monstrum, powiadacie. No to może bam? Niech zasysa, a ja tutaj zajmę się rycerzykiem z tej strony. Pięknie. No ale co, już do nich wylutować? Czy może najpierw akolitów jeszcze?
Nie, bo kiedyś się zerwie z tych łańcuchów, to na pewno. Tego trzeba być świadomym. Nie no, dobra, kit. Strzelamy do wszystkiego i wszystkich. Ale do gościa w sumie zwłaszcza w co można najlepiej. Klatkę piersiową. To coś, co ma na klacie, dobra. Zapamiętam sobie. Ale najpierw jeszcze, bam. Dokładnie, bam, bam. Aha, trzy naboje, zapominam zawsze o tym. Jestem przyzwyczajony do snajpera, które mają ich 5. Ale serio, jak na taką bestię, której bali się wszyscy obrońcy, no to... O kurde, jeszcze mówi, że nie jest wcale straszna. Ale faktycznie tylko wtedy, jak jest przypięto łańcuchem. Dobra, strzał w łeb, jak nie daje tego, co zwykle powinien dawać strzał w łeb, niestety. Ale to jest po klatce, cyk, 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 myk. A, kurde. Dobra, pora wyciągnąć ciężkie działo. Rakieta ci w klatę. I druga. No nie wierzę, nie trafiłem! Jaka lama. Zmarnowałem rakietę tym samym. Może teraz, żeby nie marnować, może... A, faktycznie, a może tylko te odsłonięte części, bo tam niby są jakieś takie pseudo odsłonięte oczy. No już myślałem, że trafi w ten pałąk tutaj. O kurde! No teraz mi takich niespodzianek nie róbcie. Byłbym wdzięczny. A w sumie ty się nie zbliżę, bo to masz tylko miecz. Łoś. Dobra, jest ten jego punkt na klacie tam. Jest, jest. Oj, coś grubszego? Czy po prostu gleba? Chyba tylko gleba. Klasycznie, dobra. Trzy naboje w klatę. O kurde! Było blisko. Jeszcze kogoś fajnie byłoby, byśmy nie stali koło siebie. Wszyscy, więc idę się przegrupować. Polecę sobie tutaj, powiedzmy. Tutaj nie mam kompletnie żadnej osłony. Ale dobre miejsce na strzelanie, tak czy tak. Ej, nie, cicho, cicho, to jest chyba miejsce. O kurde, ale dobra, teraz już nie mam osłony dopiero. W dupę? Nie, w dupę nie działa. Kompletnie, okej. Okay. Zostaliśmy tylko z tym karabinkiem, no dobra, sorry, jeszcze są oczywiście granaty. Odwróć się proszę, bo nie mogę trafić w twój czuły punkt. Jak on się nazywa? Fagot? Fagot jak peda? Kurczę, jak pedziu? Oj, dobra, z tamtymi, kurczę, mogą sobie dać rady. No, ale ja dałem. Nie, 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 fuck! Fuck! Ale mnie przestraszyli. Ej, kolejny. Dobra, jest naładowany, super. Jak trafię... No, powiedzmy, nie centralnie, ale zasysa z niego teraz energię życiową i zaraz go wykończymy. To właściwie to już nie będzie teraz? No, powinno być, kurde, powinno. Shit, kurde, nie na to sam koniec, nie na to samiuszki koniec. O, pięknie. Tak, ktoś za bardzo się zbliżył do niego. Lecz nie lubi tego bardzo. Dobra, mój strzał, żeby mój strzał go wykończył. Tak, chyba. Nie wiem. W sumie nie wiem, ale też strzelałem w tym samym momencie, w którym eksplodował. 50 glimmerów za niego. Finally, the abomination has been destroyed. The Vanguard will be grateful. Widzicie, jak to ładnie wygląda? A creature of the dark has been slain, and our world spared another atrocity. But how many more hive abominations are still out there? Growing among the darkness. Gdzieś jak od mało znowu bym tam zleciał na łeb na szyję. Cholera. Dobra. No, tutaj skrzyneczki nie ma. Oczywiście jak zwykle na koniec. Desperackie poszukiwania. No nie, ale raczej nie znajdę niestety. Więc może dance na koniec? Nie, dance też niestety nie wszedł. A szkoda. Ej, najwięcej killi mimo wszystko zrobiłem. I rękawice w nagrodę. Słabe. Porównajmy, no dokładnie. Ej, ten dostał fajną broń. Znaczy nie, to też są rękawice, ej, wo. Nawet się ikonki różnią w zależności od klasy, tego nie wiedziałem. Ale dobra, co jest? Mamy coś zaszyfrowanego? Czy tu będzie już koniec odcinka? O. Tengu. Tengu? Kurczę. W mitologii chińskiej, czy tam japońskiej. Jest to samuraj, demon. Wycina mieczem wszystkich. Nie, dobra, serio, ale mam coś jeszcze? W sensie...
Nie tutaj, piecho. Co ty? Gdzie ty, kurde, szukasz swojego menu? Tu nie. To słabsze, ale auto, więc zostawmy. A szocik musi być, oczywiście, na Crucible'a. No dobra, nic więcej. No w sumie, kochani, dobra. To ja w tym miejscu kończę ten materiał. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się oglądało przyjemnie. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!